Witam w kolejnym filmiku. W kolejnym, jeżeli chodzi o cykl Prawda Perfumowa, tym powiedzmy ala złośliwiec perfumowy. Jeżeli obraz jest ucięty, należeć opcję pełny ekran. Wszelkie namiary na mnie, jeżeli chodzi o maila, Instagram, zawsze są przeważnie albo w opisie, bądź w którymś z komentarzy. Postaram się też tutaj jako komentarz stawić aktualną, taką powiedzmy, aktualny program tej ale telewizji perfumowej. Tematem dzisiejszego odcinka jest kwestia perfumy jako prezent walentynkowy, więc jeżeli przyjmujemy, że prezent walentynkowy, czyli dostajemy od swojego, nie wiem, chłopaka, narzeczonego męża, bądź drugą stronę, czyli dany chłopak, narzeczony mąż dostaje od swojej dziewczyny, kobiety, żony, partnerki i tak dalej, powiem szczerze, to znaczy o ile ja jestem w stanie taki prezent robić, moim chłopakowi, to wydaje mi się, że drugą stronę to nie działa. To znaczy, bardziej mnie by cieszył prezent innego typu, czyli prezent kosmetyczny, perfumowy, bądź jakikolwiek inny, na zasadzie, nie że ktoś to spontanicznie po prostu wybierze, tylko druga strona mu go zasugeruje, bo przeważnie tak to pewnie wygląda w przypadku perfum. Bo w ogóle, jeżeli chodzi o prezenty perfumowe, raczej nie sądzę, że ktoś się pokusił kupować tak po prostu mi jakiś zapach, tylko by po prostu to konsultował. To by mogło być na zasadzie wskazania jakiegoś zapachu, bądź też, nie wiem, zobaczenia, że mam czegoś bardzo mało, więc pewnie to lubię. No takiej zasadzie. Momencik, spauzuję, bo muszę coś, muszę dojrzeć krewetki. Krewetki zawsze muszę dokładnie pilnować, bo moment z idealnych zrobią się po prostu beznadziejne, twarde i gumowe, także... Wyłączyłam i mogę kontynuować, więc bardziej mnie cieszą innego typu prezenty, czyli na przykład jak w te walentynki, na przykład Darek zdecydował się spontanicznie zaprosić mnie na wyjazd nad morze, czyli taki wyjazd nad morze jest dla mnie ciekawszym, lepszym i doskonalszym prezentem, chociażby dlatego, że tutaj jest właśnie kwestia spontaniczności i tak dalej. W przypadku prezentu perfumowego wydaje mi się, że w większości przypadków tego by nie było. Czyli to jest po prostu zwykły dla mnie wtedy prezent. Po prostu kosmetyki, perfumy mogę sobie sama kupić. I generalnie po prostu takie ukierunkowanie na zasadzie, że nie wiem, albo ktoś, nie wiem, tworzy jakieś listy potencjalnych prezentów. Nie wiem, słyszałam w takich wersjach, że dziewczyny sobie robią takie listy na komputerze i potem chłopak, czy tam mąż, partner wybiera prezent z tej listy. Generalnie ja chyba jestem innym typem osoby i takie spontaniczne rzeczy mają dla mnie 100 razy większą wartość. Więc ja nie uznaję, szczerze mówiąc, chyba perfum jako prezenty perfumowe, w sensie może jest dlatego tak, że ja mam bardzo dużo perfum i mogę je sobie kupić sama i tak dalej. Może gdybym miała tego mało, to inaczej bym do tego podchodziła, ale w momencie, kiedy mamy perfumoholika, który ma jakiś ukierunkowany gust perfumowy, który ma dużo zapachów, który doskonale wie, co lubi, czego nie lubi, to takie kupowanie perfum jest ryzykowne. Jest ryzykowne. Oczywiście, no, w moim przypadku no, jest jakaś tam szansa zakupu dla mnie perfum jakby bez konsultacji ze mną, czyli że to będą, że to będzie prezent perfumowy spontaniczny. No jest to celowanie w niszę, czyli na przykład odwiedzenie perfumerii niszowej i wybranie jakiegoś zapachu. Być może akurat nie będę go miała, ale istnieje duża szansa. Niestety, ale w obecnych czasach przepłacenia za ten zapach, to znaczy wiele marek niszowych, z różnych perfumerii niszowych, już można trafić o najdużo lepszych cenach. I w tym momencie, gdyby dana osoba mi kupiła, ale bardzo przepłaciła, no to też już takie trochę nie bardzo. W sensie, jeżeli jakieś marki niszowe można kupić w fajnych cenach, to ja jestem za tym, żeby jednak nie przepłacać, czyli żeby kupować w perfumeriach niszowych typu Quality, Galilu, Lulua, Moncredo, Tiger Beer i tak dalej, i tak dalej. Takie zapachy, których faktycznie inną drogą nie nabędziemy. Jeżeli w fajnych cenach możemy utrafić dużo fajniejszych niż w tych miejscach, na przykład, dajmy na to, nie wiem, markę Kilian, czy markę... na przykład Penhaligon, L'Artisan, dużo tych marek się po prostu potem zaczęło pojawiać w różnych perfumeriach internetowych. Ostatnio nawet gdzieś widziałam Durbano, gdzie już w ogóle byłam w szoku, że Durbano było online. Także warto sprawdzać i faktycznie się ukierunkowałam na te marki niszowe, które można teraz robić w tak fajnych cenach.
Dlatego, że to nie jest sztuką kupić drogi niszowy zapach, ale dużo bardziej cieszy, jeżeli trafimy świetny zapach, świetnej niszowej marki, w fajnych cenach, bo dużo już takich właśnie można trafić w fajnych cenach, właśnie w postaci testerów. Te testery i tak marek niszowych prawie zawsze mają korki. Więc tak. I to jest wtedy fajny łup, no bo to nie jest problem wydać 1000 zł na flakon. Mamy wtedy super zapach w super flakonie, ale fajnie jest, jak na przykład wydamy 200-300 zł, czyli taki przedział cenowy marek mainstreamowych, a wydamy za naprawdę świetną propozycję niszową. Także dajcie znać, jakie jest wasze zdanie. Generalnie mam tak dużo perfum, kosmetyku, tego wszystkiego, że to jest po prostu ryzykowne. I to było generalnie zawsze ryzykowne. Wydaje mi się, że nie bez powodu już tak. Od jakiegoś dłuższego czasu większość osób, jak mi dawało jakieś prezenty na jakieś różne okazje, to decydowała się dawać mi to w formie na przykład pieniędzy niż jakiegoś konkretnego prezentu, czyli po prostu pieniędzy, żebym sobie coś sama kupiła, bo faktycznie i jestem wybredna, i wybredna byłam od zawsze, od dziecka, a i też jakby trafienie w tym momencie jest bardzo ryzykowne i mam też tego bardzo dużo. Ja sobie czasami coś kupię i nie trafię, więc tym bardziej większa szansa, jeżeli ktoś, kto nie do końca jeszcze wie, na przykład ile tego na przykład mam, bądź mówię, no Darek widzi, ile mam, ale no, wie na przykład, że mógłby celować w niszę, ale po prostu kiedyś pamiętam, na jakąś okazję właśnie tak się pytał, co bym chciała dostać, co bym chciała dostać. Generalnie właśnie dla mnie większą wagę mają te prezenty jednak spontaniczne, czyli co bym chciała dostać i powiem, chyba nie do końca. Ale faktycznie, biorąc pod uwagę, że moją największą pasją jest może to takie celowanie właśnie takie spontaniczne, bez względu, że to jest chyba najlepsza opcja generalnie. A co jeszcze mogę powiedzieć? Chyba właśnie cieszą mnie takie bardziej jednak prezenty niematerialne. Jednak w sensie takie, nie muszę otrzymać rzeczy. Oczywiście wiadomo, dostanę perfumy na walentynki, by mi się pewnie bardzo miło kojarzyły, ale jeżeli ten zapach byłby nietrafiony. Darek generalnie wie, jakie ja lubię zapachy, że to są właśnie na przykład różne kwiatowe, jakieś takie zielone, aromatyczne, więc mógłby coś takiego na przykład pójść przykładowo do Quality, mamy w Wrocławiu, i powiedzieć, jakiego typu właśnie, jakiego typu zapachem. Coś by mu może doradzono, ale może by mu źle doradzono, albo właśnie, tak mówię, może by przepłacił. A poza tym, tak jak mówię, mając tyle perfum, taki prezent to nie jest prezent dla mnie. I to chyba tyle.